Ja na Państwu głosuję od dłuższego czasu, ale się nie cieszę. Aż ostatnio nie cieszę się jeszcze bardziej, dlatego że dla mnie, z mojego punktu widzenia, Państwo lecicie coraz bardziej PiS-em. I powiem coś bardzo niepopularnego, szczególnie tutaj socjał. To jest dobre. Ja rozumiem, dlaczego Państwo to robicie. Rozumiem, że są wybory i pewnie tak trzeba, bo inaczej się tych wyborów nie wygra. Ale tego, czego mi brakuje, to długofalowa polityka. Chociażby w mieszkalnictwie Państwo kredyt 0% to jest stymulowanie popytu przy takiej samej podaży. Ceny wzrosną. Państwo macie bardzo dużo ludzi wykształconych, rozsądnych w swojej partii. Nie tak jak po drugiej stronie, tam nie ma żadnych. I dziwię się, że nie potraficie Państwo stworzyć programu długofalowego, który będzie też po wyborach działał. I na przykład chodzi o mieszkania, chodzi o socjal, o rzeczy związane z pomocą socjalną. Chodzi o to, żeby nie pakować pieniędzy, nie rozrzucać pieniędzy, tak jak to PiS robi z helikoptera, żeby to miało sens długofalowo. Krótkofalowo można sobie mówić właśnie babciowe czy kredyt na 0%, ale to do niczego nie prowadzi. A ja nie widzę po Państwa stronie, tak jak mówię, już z tego głosuję na Państwa, ale zgrzytam zębami, się już zgryz w ogóle zepsuł z tego powodu. Nie widzę po Państwa stronie tej długofalowej polityki. Zresztą to jest typowo polskie, że tutaj nie ma czegoś takiego. To wszystko ode mnie. Po pierwsze, wielkie podziękowania, że Pan na nas głosuje, bo to jest najważniejsze. I prawda jest taka, że w demokracji, ja to też tłumaczę bardzo wielu ludziom, którzy czasami mają jakieś wątpliwości w stosunku do mnie osobiście albo do Platformy czy to koalicji, ja im tłumaczę, że oczywiście najfajniejsza sytuacja jest taka, gdzie głosuje się z pełnym przekonaniem. Ale często w polityce jest tak, że trzeba po prostu zachować się racjonalnie. Nawet jeżeli nie wszystko pasuje w danej partii politycznej, to jednak na końcu najważniejsze jest porównanie. Ale też chciałbym się odnieść do tego, o czym Pan powiedział, dlatego że często te głosy do nas docierają. Po pierwsze, jaka jest różnica? Jeżeli mówimy o tym, bo jaki jest najważniejszy problem? Znaczy rozmawiamy, ja rozmawiam, Donald rozmawia przez cały czas z młodymi ludźmi. Rozmawialiśmy ostatnio w Sosnowcu na kampusie z młodymi ludźmi. I jak się ich pytamy, jaki jest najważniejszy problem do rozwiązania? To oni mówią właśnie o mieszkaniach, oni mówią o psychologii, psychiatrii dziecięcej, oni mówią o konkretach. I stąd też od tego jest partia polityczna, żeby przygotować tego typu ofertę, która jest zrozumiała i która będzie efektywna. I stąd pojawił się pomysł dotyczący zerowego kredytu. Ale ja chciałbym przypomnieć jedno, że myśmy razem z Donaldem długo o tym rozmawiali i zadbali o to, żeby również razem zapewnić, że te postulaty strony samorządowej będą wpisane na twardo do programu Platformy i Koalicji Obywatelskiej. I co się dzisiaj okazuje, że to samorządy budują najlepiej, najwięcej mieszkań. I to zarówno socjalnych, komunalnych, tanich mieszkań na wynajem. Myśmy na przykład w Warszawie zadeklarowali znacznie więcej, nie spełniliśmy wszystkich obietnic tylko 1/3, dlatego że po prostu zabrano nam pieniądze. Ja już nie chciałem o tym mówić tutaj, bo chciałem taki quiz zrobić. Rządzący przerzucili na nas, na samorządowców, kwestie dotyczące walki z pandemią, przyjmowania uchodźców, walki z kryzysem energetycznym, nawet dystrybucji węgla, a zamiast dodać nam pieniądze, to tym samorządom, które są najbardziej efektywne, te pieniądze były zabierane. W związku z tym jest też pomysł, wzmocnienia samorządów, tego, co one robią najlepiej, jeżeli chodzi o mieszkalnictwo. Czyli jest oferta, ta, która jest potrzebna, żeby rozwiązać dla młodych ludzi problem, ale również są działania wspierania tych, którzy to robią najlepiej. I drugi przykład, który Pan podał, a mianowicie kwestia babciowego. Znowu, po pierwsze niech Pan zobaczy, jak ten program jest skonstruowany, a mianowicie na czym nam najbardziej zależało. Na tym, i znowu, jeżeli się rozmawia z dziewczynami, z kobietami w całej Polsce, to one bardzo często mówią, tak, my byśmy chciały wrócić na rynek pracy, mamy mnóstwo energii do oddania, tylko że niestety nie mamy z kim zostawić dzieci, nie mamy sobie jak poradzić z tą sytuacją. Drożyzna doprowadza do tego, że nie jesteśmy w stanie zadbać o nasze dzieci tak, jakbyśmy chcieli. To a propos zrobię tylko jeden mały wkręt. A mianowicie ta władza, PiS, który opowiada o silnym państwie, oni tak naprawdę co zrobili z edukacją? Ja mam córkę w klasie maternalnej i mam syna w 8 klasie szkoły podstawowej. Oni sami sprywatyzowali edukację, bo przekładają na rodziców takie obciążenia, że po prostu rodzice muszą ślęczeć i siedzieć całą noc i cały dzień z dziećmi, zamiast ewentualnie być w pracy. Albo ktoś musi wysłupać ostatnią złotówkę, żeby zapłacić za korepetycje. Tak dzisiaj wygląda edukacja.
Ale wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Więc najważniejsza rzecz, jak odpowiedzieć na to pytanie. No więc pojawił się pomysł babciowego, który przede wszystkim robi jedno, a mianowicie on w dużej mierze będzie neutralny budżetowo. I to jest ta różnica, dlatego że on doprowadzi do tego, że dziewczyny, kobiety będą mogły wrócić na rynek pracy i te pieniądze, które oddadzą gospodarce, no to te pieniądze właśnie zostaną użyte do tego, żeby wesprzeć ten program. Ale oprócz tego rozmawiamy o tym, co robimy najlepiej. W Warszawie się udało zrobić darmowe żłobki i zapewniliśmy 16 tysięcy miejsc. Trzeba robić jedno i drugie. Mieć szybką odpowiedź, która nie obciąży budżetu, a z drugiej strony wspierać tych, którzy to robią najlepiej. Także to nie jest tak, że tu nie ma strategii, że tu nie ma pomysłów. One są. Tylko że zawsze w kampanii wyborczej no, czasami trzeba mieć chwytliwe hasło, trzeba pokazać ludziom, że my rozwiążemy problem tu i teraz. Ale proszę mi wierzyć, że to nie jest tak, że to są jedyne pomysły. Tych pomysłów jest kilka. I na końcu powiem tylko jedno. I to jest ta różnica, że tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby pomóc konkretnym zastrzykiem finansowym, bo czasami to jest potrzebne. I zawsze trzeba powtarzać, że 500+ zostaje. Również dlatego, że ludzie nam mówią, że to im zwróciło godność. I to jest na tyle istotne, że ten argument trzeba uznać. I my go uznajemy. Natomiast chodzi też o to, żeby umieć rozwiązywać problemy. Jeżeli dzisiaj młodzi ludzie nam mówią, że problemem jest mieszkanie, jeżeli kobiety, dziewczyny mówią, że chcą wracać na rynek pracy, no to te propozycje, o których my mówimy, pokazują, że my naprawdę się chcemy zająć rozwiązywaniem konkretnych problemów. A nie tylko i wyłącznie opowiadać o tym, że państwo załatwi wszystkie problemy. Nie. Państwo dobrze zarządzane, z dobrą energią, z doświadczeniem, wsparte przez samorządowców, będzie rozwiązywało konkretne problemy. I to jest ta różnica. Ja bym chciał jeszcze, ponieważ pan słusznie, to nie jest łyżka dziegciu do beczki miodu, to co pan powiedział. Pan poruszył sprawę, z którą my się borykamy od rana do wieczora każdego dnia. O babciowym prezydent Trzaskowski już powiedział. Ja chcę być bardzo precyzyjnym, bo ślęczeliśmy nad tym projektem naprawdę w najdrobniejszym szczególe. Kobieta, która podejmuje sama z własnej woli, a według badań wynika z tego, że ponad 50% tych, które są po macierzyńskim, chciałyby wrócić do pracy, ale nie wraca ze względu na brak możliwości zorganizowania opieki. Nawet jeśli kobieta wracająca do pracy będzie zarabiała minimalną pensję, to składki, jakie odprowadza od tej pensji do budżetu państwa, przekraczają 1500 zł. Ona jest do przodu, bo ma pensję. Budżet jest, załóżmy, neutralny, ale raczej nawet na plusie. I to nie są czary-mary. To jest potwierdzenie, i tu chcę dotknąć sedna sprawy. To jest potwierdzenie jednej prawdy, oczywistej prawdy, którą PiS chciał zakopać głęboko w ziemi. Że dobrobyt, pieniądze biorą się z pracy. Powiem, ja nie chcę... To oni każdego dnia, informując o sobie, o swoich zarobkach i swoich pociotków, spółkach Skarbu Państwa, o tych wszystkich przywilejach, oni starają się sobie i innym wmówić, że pieniądze biorą się z czegoś innego niż z pracy. Ze znajomości, z cwaniactwa, z wyciągania ręki. Jeśli pan mówi o długofalowym programie, o tej zasadniczej idei, to ona tak naprawdę sprowadza się do jednego zdania. Ja jestem do tego zdania bardzo przywiązany. W Polsce praca musi się zacząć znowu opłacać. Kto ciężko pracuje, musi mieć lepiej od tego, kto nie pracuje. Brawo!